Cześć! Kilka tygodni temu na kanale pojawił się materiał na temat tego, czy warto kupić konsolę Nintendo Switch, a dziś, zgodnie z obietnicą, przedstawię Wam 10 gier, które moim zdaniem warto sprawdzić po zakupie urządzenia. Skupimy się głównie na grach ekskluzywnych, bowiem takiego Dooma z 2016 roku chyba każdy zdążył już ograć na innych konsolach, o Skyrimie, który ukazał się na PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation VR, Xbox 360, Xbox One oraz na komputerach z Windowsem, nawet nie mówiąc. Ostatnią pozycję zajmuje gra, która tak naprawdę wzorem serii Astro znanej z PlayStation powinna być dołączona za darmo do każdej konsoli, bowiem znakomicie prezentuje jej funkcje, ale jednocześnie ciężko nazwać ją jakoś specjalnie wybitną czy wciągającą. One to Switch to taka ciekawostka, będąca też czymś, co może zainteresować znajomych podczas imprezy, tym bardziej, że mamy tu wiele rywalizacyjnych minigierek. Tytuł zdecydowanie warto posiadać, ale osobiście nie dałbym za niego więcej niż kilkadziesiąt złotych. Na 9 miejscu umieściłem Mario Kart 8 Deluxe, wydane ponownie w 2017 roku. Ale jak to ponownie? No normalnie, bowiem pierwsza wersja 8 wyszła pierwotnie na Wii U, które okazało się sprzedażową porażką, dlatego Nintendo postanowiło przygotować ulepszoną wersję gry dla Switcha, tym razem ze wszystkimi dodatkami, aby większa liczba graczy mogła sprawdzić tę świetną produkcję. Jest to nic innego jak gra wyścigowa w uniwersum Wielkiego N, co oznacza, że spotkamy tu wiele znanych i lubianych postaci. Pojazdy są specyficzne, trasy różnorodne, model jazdy daleki od symulacji, a gracze mogą ścigać się sami lub ze znajomymi. Na koniec warto dodać, że Mario Kart oferuje wsparcie rozdzielczości Full HD. Przechodzimy teraz do jedynej gry multiplatformowej w tym zestawieniu, czyli Wiedźmina 3. Switchera, jak zwykło się go nazywać, umieściłem tu głównie dlatego, że poza byciem fenomenalną produkcją, jest też dowodem na to, że nawet na urządzenie przenośne o mocy obliczeniowej na granicy PlayStation 3 i PlayStation 4 można przeportować ogromną rozbudowaną grę. Poza tym, któż nie chciałby móc zagrać przygody Geralta w pociągu czy samolocie, nawet kosztem gorszej grafiki i rozdzielczości. Oczywiście Wiesiek, w przeciwieństwie do pozostałych tytułów wymienionych w tym filmie, oferuje pełną polską wersję językową. Pozycję siódmą zajmuje owoc współpracy Nintendo i Ubisoftu, jakim jest Mario & Rabbit Kingdom Battle z 2017 roku, czyli taktyczna gra z turowym systemem walki. Opowieść zawarta w produkcji jest raczej pretekstowa, ale nie przeszkadza to w czerpaniu ogromnej radości z rozbudowanej i wciągającej rozgrywki, pełnej walki i zagadek. Kiedyś usłyszałem stwierdzenie, że to taki XCOM w świecie Mario i w sumie coś w tym jest. Co ciekawe, gra oferuje zarówno tryb jedno, jak i dwuosobowy. Na pewno nie jest to produkcja dla każdego, ale fanom tego typu rozgrywki zdecydowanie powinna przypaść do gustu. Szóste miejsce należy do gry, o której sporo osób nawet pewnie nie słyszało. Mowa oczywiście o ARMS, czyli kolorowej bijatyce skoncentrowanej na czymś w rodzaju boksu. Otrzymujemy tu dostęp do wojowników o zróżnicowanych zdolnościach, wyposażonych w całą gamę rękawic, które oferują określone bonusy. W grę możemy grać standardowo, ale moim faworytem jest tryb z odpiętymi joyconami, które trzymamy w rękach. Stają się one wtedy czymś na kształt rękawic, co kojarzy mi się bezpośrednio ze Sport Champions z PlayStation 3 i zdecydowanie wzrasta wtedy imersja. Pierwszą piątkę otwiera sequel świetnie ocenianego Super Mario Maker, wydanego na Wii U. Dwójka udoskonaliła formułę poprzednika, stając się jeszcze lepszą grą, choć nie wiem, czy słowo program nie pasowałoby tu bardziej, bowiem jest to w zasadzie taki edytor poziomów. Mamy tu dostęp do szerokiej palety obiektów i efektów znanej Super Mario Bros. 3, Super Mario World, Super Mario Bros. U i Super Mario 3D World, za pomocą których tworzymy własne poziomy, którymi możemy się potem dzielić w sieci. Jako ktoś, kto wychował się na klockach Lego, uważam tę grę za jedną z najlepszych, jakie widziałem, choć jest to produkt skierowany raczej do kreatywnych graczy, którzy potrafią sobie znaleźć zajęcie sami, bez bycia prowadzonym za rączkę przez twórców. Na pozycji czwartej umieściłem grę z dość nietypowego jak na Nintendo gatunku, czyli trzecioosobową strzelankę. Mowa o Splatoon 2, które mocno różni się od takiego Call of Duty czy CS-a.
Nie chodzi nawet o ala cukierkową oprawę audiowizualną, czy fakt, że bohaterami są ludzie ośmiornice, a o to, że celem jest tu nie tylko zabijanie, ale też zamalowywanie. Produkcja skupia się bowiem na jak najszybszym pokryciu farbą jak największej powierzchni planszy. Uważam, że jest to tytuł interesujący oraz przystępny, więc po zakupie Switcha koniecznie się nim zainteresujcie. Podium otwiera największy i jednocześnie, szczególnie w Polsce, niespodziewany hit 2020 roku, czyli Animal Crossing New Horizon, które to stało się jednocześnie nowym system sellerem Switcha. Czym właściwie jest ten tytuł? Ciężko jednoznacznie stwierdzić, ale w skrócie można powiedzieć, że jest to taki symulator prawdziwego życia, biznesu i zaciągania kredytów, ale w słodkiej otoczce pełnej zwierząt z ludzkimi cechami. Do tego wszystkie wydarzenia w grze zależne są od godzin i pory roku za oknem, co czyni ten tytuł wyjątkowym i wymagającym pewnych poświęceń w stylu nastawienia budzika na konkretną godzinę, aby zdobyć w grze jakiś przedmiot. Skoro o przedmiotach mowa, to na potrzeby ich wymiany powstały całe fanowskie serwisy umożliwiające migrację na wyspę innych graczy w celu zdobycia danej rzeczy, oczywiście nie za darmo. Ogólnie polecam sprawdzić materiały o Animal Crossing w wykonaniu Heda z TV Gry, aby choć z grubsza zrozumieć fenomen tej gry. Wiem, że na pierwszy rzut oka nie wygląda to jak coś, w co koniecznie chcecie zagrać, ale uwierzcie, że gdy spróbujecie, to nie będziecie się w stanie oderwać. Na pozycji drugiej znajduje się The Legend of Zelda Breath of the Wild, czyli najważniejsza gra z początków życia konsoli. Jest to rozbudowany tytuł z genialnie zaprojektowanym otwartym światem, pełen ciekawych mechanik, bossów i zagadek. Nintendo wzięło wszystko co najlepsze w RPG-ach, grach akcji czy survivalach i stworzyło z tego pyszne danie, które miało wpływ na całą branżę, co widać chociażby po tym, że powstają podejrzanie podobne tytuły, takie jak na przykład Genshin Impact. W ramach ciekawostki warto dodać, że Zelda ukazała się także na wcześniej wspomnianym Wii U. Pierwsze miejsce zajmuje Super Mario Odyssey, choć z góry mówię, że pierwszą trójkę tego zestawienia można wymieszać dowolnie, bowiem wszystkie te gry są po prostu rewelacyjne i warte sprawdzenia od razu po zakupie Switcha. Niby jest to po prostu platformówka 3D, ale jaka? Genialne projekty poziomów, fenomenalna warstwa audiowizualna, bardzo dobrze przemyślane funkcje oraz kość, z której słyną gry z wąsatym hydraulikiem. Co prawda nadal nie ma tu mowy o pełnym otwartym świecie, bowiem poszczególne etapy gry rozgrywają się na osobnych planszach, aczkolwiek są one dość sandboxowe. Nie za rekomendację tego tytułu wystarczy fakt, że Super Mario Odyssey jest jedną z najlepiej ocenianych gier w historii. To wszystko co przygotowałem dla Was w tym filmie. Dajcie znać jakie gry dostępne na konsoli Nintendo Switch są Waszymi ulubionymi. Z góry dziękuję za wszystkie łapki w górę oraz subskrypcje, a teraz się żegnam i do usłyszenia w kolejnym materiale.